Tegoroczne Światowe Dni Młodzieży to jest kolejne wielkie spotkanie młodych całego świata wokół następcy świętego Piotra, to wszyscy wiemy, ale przede wszystkim jest to spotkanie, które ma pokazać światu, że Kościół jest młody i że Kościół jest żywy. Ci młodzi ludzie, którzy przybywają na te spotkania światowe, charakteryzują się wielkim entuzjazmem i tym, że poprzez swoją radość, poprzez bycie we wspólnocie, niosą jakieś wielkie i głębokie przesłanie, które tak naprawdę wypływa przecież z Ewangelii Jezusa Chrystusa. Przesłanie, które mówi o tym, że kiedy jesteśmy razem, kiedy się razem gromadzimy, gromadzimy się jako Kościół, no to jesteśmy dla świata znakiem i jesteśmy dla świata świadectwem o tym, że Bóg nas kocha. Kolejne Światowe Dni Młodzieży, tym razem w Rio de Janeiro, w Brazylii, zgromadzą na pewno bardzo wielu młodych ludzi z całego świata, chociaż wiemy, że w Brazylii jest 60 milionów młodych, więc takie Dni Młodzieży mogliby sobie zrobić sami. Ale jednak wybieramy się, także i tu z dalekiej Europy, wybieramy się na to spotkanie w grupie takiej z Polski około 1500 młodych ludzi, którzy no, mają warunki jakieś także i ekonomiczne, żeby na te Światowe Dni Młodzieży po prostu pojechać. Przy okazji jest także czas na to, by jeszcze zobaczyć troszkę świata, żeby zobaczyć jakąś inną kulturę, więc wielu z tych młodych ludzi korzysta z tej okazji i także próbuje jeszcze zorganizować się na jakąś wycieczkę, czy to do Peru, nasza grupa, która tutaj z Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej się wybiera, jedzie jeszcze do Peru i tam będą zwiedzać ten piękny kraj, a potem udadzą się właśnie do Rio. Druga grupa, która jedzie z naszej archidiecezji krakowskiej, leci do Argentyny, do Buenos Aires, śladami Ojca Świętego Franciszka i potem także do Luján, to jest piękne sanktuarium w Argentynie. No i po drodze chcemy zobaczyć jeszcze troszkę przyrody na granicy argentyńsko-brazylijskiej. No i później udajemy się już bezpośrednio do Rio de Janeiro, aby uczestniczyć właśnie w tym wielkim światowym spotkaniu młodych. Takie spotkania na pewno są potrzebne, bo one pokazują światu dzisiejszemu, współczesnemu światu, pokazują, jak bardzo ważny jest młody człowiek. Ale bardzo często też te spotkania inspirują duszpasterstwa młodzieży, które potem w jakiś sposób gromadzą, po powrocie ze Światowych Dni Młodzieży, gromadzą tych ludzi. Często są to ludzie młodzi, którzy nie są już gimnazjalistami czy młodszymi, ale właśnie studentami czy pracującymi i gromadząc się w tych duszpasterstwach jakby kontynuują to, co zaczerpnęli w czasie Światowych Dni Młodzieży z tej wspólnoty i z tej atmosfery i z tego entuzjazmu i z tego bycia razem i pokazywania światu, że jesteśmy razem jednym Kościołem. Moje pierwsze Dni Młodzieży no to był wyjazd do Rzymu, 2000 rok. Wtedy jeszcze w sumie byłam w liceum, także to był taki wyjazd organizowany przez mojego ówczesnego katechetę, księdza Kubaniego. No, była to taka ciekawość, prawda? Po pierwsze tych Dni Młodzieży, co to tam jest, jak to wygląda, a po drugie samego Rzymu, bo to był pierwszy wyjazd mój do Rzymu. Później jeszcze w sumie dwa razy do niego wracałam i dzięki właśnie tym Światowym Dniom Młodzieży wracałam do niego, bo wtedy przy tym multum ludzi, tych 2 milionów czy 3 milionów osób, młodych ludzi, no ciężko było cokolwiek zobaczyć. W związku z tym te powroty były takie bardzo interesujące, a były przy okazji albo wycieczek, albo właśnie wyjazdów na TZ, bo ja jednak częściej wyjeżdżałam właśnie na spotkania europejskie młodych. Moje pierwsze Światowe Dni Młodzieży były w Rzymie i w sumie te są drugie. Czy planuję następne? Nie wiem. A czego doświadczyłam? Tamte Światowe Dni Młodzieży były z ciekawości, szczerze. Z ciekawości, żeby zobaczyć, jak to jest, żeby poznać nowych ludzi.
żeby się tak troszkę tym zainteresować. A teraz też jest ciekawość innego świata, całkiem innego kontynentu, czego jeszcze no, też na pewno jest to jakieś takie bardzo głębokie przeżycie duchowe, bo w sumie jedziemy się spotkać z młodymi ludźmi, którzy myślą w podobny sposób albo szukają tego samego, co my szukamy, prawda? Czyli tego rozpoznania i Boga, i Chrystusa, i oddania się mu w jakąś tam opiekę opatrzności Bożej. No i spotkanie się z papieżem, bo tutaj jednak ten argument bardzo do nas przemawia, jakby nie było. W tym momencie, szczerze powiedziawszy, jak się zapisywałam na Światowe Dni Młodzieży w tym roku, miałam nadzieję, że się spotkam jeszcze z papieżem Benedyktem. No, tu mamy lekką zmianę, już będzie papież Franciszek. Także to też na pewno będzie inne, ponieważ to jest ich papież, oni też inaczej będą to przeżywać. Samo oglądanie tego, jak oni to przeżywają, jest jakąś nauką dla nas. Tak samo, tak jak my patrzyliśmy, jak przeżywamy spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, jak to przeżywają inne nacje, czy to byli Amerykanie, czy Afrykanie, czy to byli Azjaci. Także jest to, no na pewno jest to głębokie przeżycie i ciekawość. Dla mnie jest to drugi raz, kiedy jadę na Światowe Dni Młodych. Poprzednim razem byłem 5 lat temu w Sydney. Urzekła mnie ta cała atmosfera, która jest wokół takiego spotkania. Wspaniali ludzie, którzy jadą na takie wyjazdy. Zawiązałem wiele znajomości po takim wyjeździe i umocniłem się też trochę duchowo przez spotkanie z takimi ludźmi, bo inaczej się to przeżywa w kręgu osób, które podobnie wierzą, które podobnie myślą jak ja. Teraz jadę drugi raz. Szczerze mówiąc, mam też ukryty cel, dlaczego tam jadę. Jadę akurat dlatego, że akurat miałem przyjaciela z Rio de Janeiro, który zginął parę lat temu w katastrofie lotniczej Air France. I akurat kiedyś sobie pisałem, że jak będę miał możliwość być kiedyś w Rio, to chciałem odwiedzić jego grób, bo był jednym z osób, które znaleziono ciało. No i w jakiś sposób to mnie też przekonało do tego, żeby na pewno jechać, bo wiadomo, że nie są to łatwe wyjazdy, nie są to tanie wyjazdy i na pewno musiałem sporo mieć wyrzeczeń, żeby sobie pozwolić na to, żeby na taki wyjazd jechać, więc wiązało się to z tym, że parę lat albo parę dobrych miesięcy oszczędzać na to, żeby na taki wyjazd jechać. Czego się spodziewam po tym wyjaździe? Myślę, że tego co zaznałem w Sydney, czyli tej samej atmosfery, ducha modlitwy, no i tych wrażeń, które pozostały w moim sercu po tamtym wyjeździe.